Witam. Ten odcinek będzie poświęcony tematowi moich zmagań w staraniu się o licencję na broń. No więc jedziemy z tematem od samego początku, jak to było. Zacznę może od tego, że aplikować możemy o dwa typy broni: kulową oraz śrutową. Łatwiej jest dostać pozwolenie na broń śrutową, gdyż nie musimy należeć do żadnego klubu, żeby o taką aplikować. No a jeśli chodzi o broń kulową, to wchodzi tu kwestia przynależności klubowej. Ale to omówiłem w poprzednim odcinku, nie będę się powtarzał. Skupię się za to na aplikacji o pełne pozwolenie na oba typy broni. No więc, jak już odbyłem 3-miesięczny staż na strzelnicy, przeszedłem na provisional membership, czyli z próbnego okresu na stałe członkostwo, to mogłem zacząć starać się o tą licencję. No i w tym momencie uchylam czoła przed uprzejmością kolegów z klubu, którzy pomogli mi krok po kroku przejść całą żmudną pracę z wypełnianiem papierów, wysyłaniem ich w odpowiednie miejsce oraz bezcennymi radami z ich strony. Sam też poświęciłem niemało czasu, szukając przynależnej do mojej strefy zamieszkania komórki zajmującej się wydawaniem tych licencji. No bo niestety znalazłem się w tej pechowej sytuacji, iż klub leży w innej strefie niż moje miejsce zamieszkania i musiałem znaleźć biuro w rejonie, gdzie mieszkam. Dalej. Zanim zacznę od tego, co należy pobrać z internetu, z odpowiednich stron i co należy wypełnić, linki do tego oczywiście podam w opisie, to musicie wiedzieć, że trzeba być zarejestrowanym u lekarza w Anglii, u tego podstawowego GP, czyli lekarza pierwszego kontaktu. No i dobrze byłoby mieć tam już jakąś swoją historię, co najmniej 2 lata, jak myślę, ale co do tego okresu to mogę się mylić, więc mówię nie wiem. Ale powiem wam, dlaczego tak uważam, że jest to okres 2 lat. Otóż dlatego, że później, w dalszym etapie wypełniania tej aplikacji, będziecie potrzebowali świadków do zaświadczenia o waszym stanie zdrowia psychicznego. Wydawać się to może śmieszne, no ale takie są reguły. No i tymi świadkami muszą być osoby, które znają was co najmniej 2 lata, stąd ten domniemany okres. A jeszcze będąc przy tym temacie, to te osoby muszą posiadać obywatelstwo brytyjskie. Mówię tu o udokumentowanej historii, powiedzmy to sobie chorobowej, ale wcale nie musicie takiej posiadać, po prostu macie być zapisani u lekarza, nie trzeba tam nawet chodzić. Wiadomo, jak ktoś ma końskie zdrowie, to przez te 2 lata nie musiał się pokazać u lekarza, bo nie chorował. Dlaczego wspomniałem o lekarzu? Otóż dlatego, że wydział wydający pozwolenia skontaktuje się z nim w celu ustalenia, czy nie leczycie się na tak zwaną głowę w ostatnim czasie. Tak. No to chyba wiadomo jest, że wariatowi do ręki broni nie dadzą. I stan waszego zdrowia psychicznego musi być w normie. Dobra, lecimy dalej. Pobieramy tę aplikację FAC, czyli Firearm Certificate ze strony rządowej Home Office'u. Linki podam na dole. Są to tak zwane Firearms Application Forms, czyli zestawy papierów, które należy wypełnić na broń kulową oraz śrutową. Bo może to iść w parze lub rozłącznie. I tak na tej stronie znajdziecie form 201, który jest staraniem się o nabycie lub odnowę licencji na broń kulową czy śrutową, oraz drugi form 201V. Oto taka wzmianka tylko o nim. Jest to tak zwany Application Verify Form. Jest to zestaw dokumentów, które należy wypełnić w razie jakichkolwiek zmian w waszej licencji. No bo ten druk wypełnia się już po otrzymaniu licencji. Są to zmiany dotyczące adresu, chcielibyście nabyć kolejną sztukę broni lub inny kaliber broni, zamówić więcej amunicji, czy tam dodać tłumik do broni. Takie typu właśnie sprawy się załatwia poprzez ten form 201V. Ale nie teraz o tym. A teraz wyjaśnię wam, o co chodzi z tym drukiem 201, który jest dla was najważniejszy w tej chwili. O co kaman z tą bronią kulową i śrutową i aplikowaniem łącznie lub rozdzielnie? Więc w tym formie można starać się o broń kulową bądź śrutową. Główną rzeczą, o jaką tu się rozchodzi, jest czas i pieniądze.
I tak pierwsze staranie się o licencję na typ broni kulowej to jest opłata 88 funtów. A za typ broni śrutowej jest to 79,50. Można o nie aplikować się razem lub oddzielnie. Teraz posłużę się przykładem. Załóżmy, że posiadacie licencję na broń kulową, nabytą wcześniej, a za jakiś czas chcielibyście starać się o licencję na broń śrutową. To musielibyście wypisywać ten sam druk, dokładnie ten sam, z wyszczególnieniem broni śrutowej. Jeśli robi się to łącznie, czyli stara się o oba typy broni równocześnie, wychodzi to znacznie taniej. No i oszczędza się również czas. Nie jestem teraz w stanie dotrzeć do stawek, jakie obowiązują za łączną aplikację, ale wychodzi to na pewno taniej. Wcisnę pauzę i sprawdzę książeczkę czekawą i zaraz Wam wszystko powiem, chwileczkę. Tak, już jestem. Sprawdziłem to, jest to opłata 90 funtów za oba typy broni. No i robi się to w jednym czasie, nie jest to rozwleczone i obowiązuje Was tylko jedna wizyta oficera policji. No i odnośnie tej wizyty. Osoba uprawniona, to niekoniecznie może być policjant, zadzwoni do Was, aby umówić się na tą wizytę. Podczas której sprawdzi sejf, jak jest zamontowany, zapyta o Wasze umiejętności w obsłudze i posługiwaniu się bronią. Często wytłumaczy na ten temat, ale z drugiej strony, co macie nie mieć umiejętności, skoro jesteście po 3 miesiącach okresu próbnego na strzelnicy. Podsumowując, wypełniamy tę aplikację i teraz, zależnie od preferencji, aplikuje się o oba typy broni lub nie. Cóż, doradzam Wam, jak ja robiłem, abyście występowali o oba typy broni równocześnie. Jest to trochę drożej, ale taniej niż robi się to rozłącznie. Do aplikacji załączamy jeszcze 4 zdjęcia paszportowe. No i teraz przechodzimy do meritum sprawy, gdzie potrzebujemy 2 referentów. To, co było dla mnie najtrudniejsze. A dlaczego mowa tu o 2? To już tłumaczę. 2 referentów potrzebnych jest wtedy, kiedy aplikujemy o broń kulową, o lufie gwintowanej i łączna długość tej broni musi przekraczać 60 cm. Obojętnie jakiego kalibru to będzie broń. Natomiast jak aplikuje się tylko o shotgun certyfikat, czyli o broń śrutową, również kaliber nie ma znaczenia, to jest potrzebny tylko jeden referent. I tak jak ja, jak już wspomniałem, referentem musi być osoba posiadająca obywatelstwo brytyjskie. No i znaczące tutaj jest, żeby znała Was co najmniej 2 lata. No więc zachęcam Was i doradzam, że jeśli macie już szukać referenta czy referentów i przechodzić przez ten cały proces i starać się o to wszystko, to naprawdę lepiej zaaplikować o oba typy broni jednocześnie i mieć to z głowy. No bo załóżmy, że zdecydujecie się na łatwiejsze rozwiązanie i posiadacie już licencję na broń śrutową. A po jakimś czasie, dajmy na to, że chcielibyście, nabierzecie ochoty postrzelać sobie na strzelnicy z broni kulowej. A może będziecie chcieli się zapisać do klubu, wziąć udział w jakichś konkurencjach, pojechać na strzelnicę dalekiego zasięgu, long range, też bardzo ciekawa sprawa, czy spróbować postrzelać z większego kalibru, jakiejś precyzyjniejszej broni. To będziecie żałować, bo znów trzeba będzie przechodzić przez ten cały proces aplikacji. Znowu stracicie czas na wizyty i będzie się to wszystko ciągnąć. No i teraz w końcu, kiedy mamy to już wszystko skompletowane, to wypełniamy czek lub idziemy na pocztę i wykupujemy opłatę administracyjną. I z tym zaświadczeniem o wpłacie wysyłamy wszystkie nasze papiery. Tak jak mówię, czek, opłata na poczcie, ale pamiętajcie, nie wysyłamy pieniędzy, bo odeślą Wam to wszystko i stracicie tylko czas. Wreszcie ostatnią trudnością przy wysyłaniu tej aplikacji jest znalezienie biura, które zajmie się wydawaniem pozwoleń. Musi ono być przynależne do miejsca Waszego zamieszkania i tutaj może się okazać troszeczkę kłopotliwe do ogarnięcia to. Można to oczywiście próbować wyszukać na stronie rządowej, ale ja nie mam pozytywnych doświadczeń z tym związanych. Straciłem dużo czasu na poszukiwania. Mogłem Wam doradzić, jeśli chodzi o region Nottinghamshire, gdzie mieszkam. Jakby ktoś chciał aplikować z tego regionu, to piszcie tam adres.
i namiar na takie biuro, ale również mogę służyć pomocą i dać adresy w lokalizacjach Lincolnshire i West Yorkshire, bo tam mam kolegów posiadających pozwolenia z tych regionów. Cóż, o te biura można dowiedzieć się również na regionalnym posterunku policji, więc jeśli mielibyście trudności, to przejść się na komisariat, powiedzmy, i zapytać, tam powinni pomóc. To by było chyba wszystko z mojej strony, jeśli chodzi o starania o pozwolenie na broń. Życzę pozwolenia i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków oraz odwiedzenia mojej strony na Facebooku. Cześć!